Od października tego roku w starowolskich szkołach prowadzonych przez miasto dziewczęta mają bezpłatny dostęp do środków higienicznych potrzebnych w czasie menstruacji. Do placówek oświatowych dostarczono już różowe skrzyneczki, w których znalazły się podpaski i tampony, a jako pierwsza otrzymała skrzyneczkę publiczna szkoła podstawowa nr 1. Chcemy ten temat tabu przełamać, ponieważ menstruacja, tak jak powiedziałam, to jest coś, co każda kobieta przechodzi w swoim życiu w sposób fizjologiczny i nie jest to żadna patologia. Jest to coś, co nas wyróżnia. A nawet pani dyrektor przed chwilą w kuluarach powiedziała, że w niektórych rodzinach pierwszą miesiączkę się świętuje, ponieważ dziewczynka staje się kobietą. Zaangażowane w całą akcję są panie ze Stalowowolskiej Rady Kobiet, które już w kwietniu tego roku spotkały się z dyrektorami szkół i omówiły potrzeby i konieczność świadomości menstruacyjnej oraz założenia akcji związanej z różową skrzyneczką. W polskich szkołach uczy się ponad 2 miliony dziewczynek w wieku od 9 do 19 lat, a więc w tym okresie, kiedy dziewczynki rozpoczynają menstruację lub są w menstruacji. I tak naprawdę różowe skrzyneczki będą ratowały ich z opresji, ale też jest to program nasz profilaktyczny, ponieważ zapobiega wykluczeniu społecznemu. Jak badania dowodzą, około 21% dziewczynek w tym czasie w ogóle opuszcza lekcje, ponieważ nie mają środków higieny intymnej, a ponad 1000 dziewczynek w ogóle nie uczęszcza do szkoły, a więc zamykają się w środowisku domowym. Jest to wykluczenie co piątej dziewczynki w ogóle z życia społecznego, rówieśniczego. Więc nasza akcja zgodnie z tym plakatem "Skorzystaj, jeżeli potrzebujesz, zostaw, jeżeli masz nadmiar", to nie jest wygoda, ale tak naprawdę zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Celem akcji jest przede wszystkim zapewnienie komfortu i dobrego samopoczucia w szkole młodym kobietom oraz poprawienie ich poczucia bezpieczeństwa na co dzień. Ten temat, jak dużo potrzeba, ile schodzi tych środków higieny, mamy już za sobą tak naprawdę, także mamy to doświadczenie, nie jest to dla nas coś nowego i nie wstydzimy się ani o tym mówić, ani o naszych potrzebach. Po prostu my dziewczyny w szkole czujemy się komfortowo. Mamy to, na co zasługujemy. Skrzyneczki przez pierwszy miesiąc będą zapełniane przez firmę D-Lab. Jednocześnie ustalone zostaną potrzeby poszczególnych placówek edukacyjnych, co pozwoli w przyszłości na uzupełnianie zapasów.